Robercie, chyba już zaaklimatyzowany w Sosnowcu. No tak, już jestem zaaklimatyzowany. Jestem już tutaj 2 tygodnie. Fajna drużynka, naprawdę. Czuję się bardzo dobrze. Pierwsza bramka na przełamanie. Było blisko, żeby odnotować pierwsze zwycięstwo w meczach kontrolnych, ale chyba też ważne dla Ciebie, żeby gdzieś otworzyć ten licznik w nowym klubie. Dokładnie, pierwsza bramka, bardzo się cieszę. Szkoda jednak, że bez wygranej, ale myślę, że też będą później bramki wpadać. Do końca walczyłeś o pozostanie w Legii Warszawa, byłeś na obozie. Powiedz, gdzieś rozczarowanie zostało, że nie jesteś w stołecznym klubie? Nie, na pewno cieszę się z przybycia do Zagłębia. Mam nadzieję, że regularnie będę grał i podwyższał swoje umiejętności. Tutaj wielu kolegów też wcześniej było i aktualnie jest. To chyba też ułatwia Wam wejście w zespół. Tak, bardzo fajnie. Pomógł mi Jakub Arak, Michał Bajdur. Jeszcze jest też Konrad Budek, którego nie ma, ale do nas dołączy. Bardzo mi pomogli przyłączyć się do drużyny. Ta runda jesienna, powiedz, lepiej wspominasz debiut w Ekstraklasie, cały mecz z Ruchem Chorzów, czy może jednak tą Ligę Europy, bo też wszedłeś na boisko. Których z tych meczów bardziej Ci zapadł w pamięci? No na pewno w Lidze Europy fajnie zagrać w takich rozgrywkach. Na pewno ten mecz w Ekstraklasie też był dla mnie dobry. Mam nadzieję, że kiedyś zagram jeszcze w Ekstraklasie. Muszę się zapytać o to zastawianie, bo Kuba Arak już dał się poznać jako człowiek, który świetnie się zastawia, chroni gdzieś tą piłkę i widać, że po tobie bardzo podobne ruchy. Czy gdzieś jest kładzony nacisk w starszych grupach, może młodzieżowych Legii Warszawa, żeby właśnie próbować osłaniać tą piłkę, bo po was chłopakach zwłaszcza widać, że próbujecie ją zasłonić każdym centymetrem ciała. No dokładnie, no trzeba piłkę zastawiać, najważniejsze, żeby ją nie stracić, utrzymać, najważniejsze, żeby do przodu grać. Michale, już kontrakt podpisany. Trzeba przyznać, że do Sosnowca chyba Wam łatwiej się przychodzi, bo i znajome twarze, i piłkarze, którzy mogą Was prowadzić zespół. Tak, dokładnie. Jest tutaj już taka mała kolonia chłopaków z Legii. Mnie do drużyny wprowadzał Kuba Arak z Konradem Budkiem. Znałem też Krzyśka Markowskiego, bo wcześniej występowaliśmy razem w Kolejarzu Stróże. No i to na pewno ułatwia takie wejście do drużyny i łatwiejszy kontakt z wszystkimi zawodnikami. Od razu jest inaczej i myślę, że jest to bardzo dobre dla takich właśnie chłopaków, którzy przychodzą tutaj z Legii, że są tutaj inne osoby i to bardzo pomaga w drużynie. Dla Ciebie chyba też łatwiej, bo bardzo dobrze ligę znasz, więc nie będzie tutaj dużych niespodzianek pod względem rywali. Tak, znam ligę, to już będzie, no nie wiem, cały sezon w Dolkanie i pół roku wcześniej w Stróżach właśnie, więc już półtorej roku w pierwszej lidze. I znam ligę, no znam drużynę Zagłębia, graliśmy przeciwko sobie. Myślę, że właśnie bardzo dobra drużyna tutaj jest, po 2 osoby praktycznie na każdą pozycję mocno obsadzone, więc będzie duża rywalizacja, nic tylko trenować i cieszyć się grą. Jak wchodziłeś do szatni, wspominałeś spotkanie w Ząbkach, bo dla Zagłębia szczególnie nieudane. Chłopaki się śmiali, że gdybym wiedział, że przychodzę, to pewnie bym nie strzelał, no ale tak jest życie, no każdy strzela dla swojej drużyny i to jest najważniejsze. No. Teraz będziemy grać z Dolkanem i myślę, że też będę chciał strzelić bramkę i oczywiście no, to jest najważniejsze. Tam były takie lekkie śmiechy, no, ale to wiadomo, że szydera zawsze w piłce będzie i to jest bardzo przydatne. Teraz przed nami sparring z zespołem z Ekstraklasy, bo do tej pory graliśmy po 45 minut, graliście jako piłkarze. Trzeba przyznać, że trenerzy już czekają na to zwycięstwo, bo boją się, że nie zdążycie sobie wyrobić mentalności zwycięzców, więc chyba czas na ekstraklasowego rywala, żeby ograć. No właśnie tak, to taki ciężki okres, bo rozgrywamy też te sparingi na sztucznym boisku, no i to na pewno nam nie pomaga po takich ciężkich treningach, czy mamy tą siłownię, hipertrofię, bardzo ciężkie treningi, jeszcze później te mecze rozgrywane na sztucznym też są ciężkie i myślę, że właśnie teraz z termaliką na trawie to tylko nam pomoże, już trochę schodzimy z obciążeń, dlatego myślę, że to będzie taki najlepszy sparing, żeby się zaprezentować i musimy dać radę, no musimy wygrać w końcu jakiś sparing, żeby przed ligą trochę rozluźnić te nastroje, ale na pewno no, wiadomo, że trzeba wygrywać każdy mecz, ale nie ma jakiegoś tam zapalenia, no wyjdziemy na termalikę i będziemy po prostu musieli wygrać też, jak każdy mecz zresztą.